Wezwanie do miłości Boga i bliźniego jest zasadniczym przesłaniem zawartym w Biblii. Jest w niej wiele zachęt do budowania wspólnoty na fundamencie prawdy, wzajemnego szacunku, przebaczenia i pokoju. Trzeba jednak pamiętać, że do istoty chrześcijaństwa należy też duchowe zmaganie się o świętość oraz przemianę świata. Święty Paweł zachęca: weź udział w trudnościach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa. Walcz z grzechem aż do przelewu krwi. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Święty Jan Apostoł opisał w Księdze Apokalipsy zmagania Maryi niewiasty obleczonej w słońce ze smokiem, który chciał zabić jej dziecko. Ostatecznie zwycięstwo w tej walce odniosła Maryja. Po zakończeniu ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Człowiekiem walki był także Jan Chrzciciel, którego wspomniał święty Łukasz w odczytanym fragmencie Ewangelii. To on odważnie upominał grzeszników, pouczał celników i żołnierzy, a nawet piętnował grzech ówczesnego władcy. Zapłacił za to wysoką cenę, stracił życie, ale po wsze czasy jego czyn inspiruje do walki z grzechem i złem. Wobec tego zadania stoi także dziś Kościół jako wspólnota ludzi wierzących. Papież Benedykt XVI powiedział: pojęcie ecclesia militans, Kościoła wojującego, nie jest dziś modne. W rzeczywistości jednak coraz lepiej rozumiemy, że jest prawdziwe. Widzimy, że zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Bracia i siostry, latem 1920 roku Imperium Zła chciało przesunąć granice i powiększyć swoje terytorium. Armia Czerwona zamierzała podbić nie tylko nasz kraj, zniewolić naród, ale także chciała zanieść na szablach ideę rewolucji do krajów Europy. Naprzód na zachód, przez trupa Polski, do serca Europy. Z taką zachętą sowieckie dywizje wyruszyły na front. Ich zadaniem było obalenie istniejącego porządku zbudowanego na chrześcijańskich wartościach i zaprowadzenie nowego porządku bez odniesienia do Boga i ewangelicznych wartości. W tym trudnym i przełomowym momencie Polacy chwycili za broń, gotowi oddać życie w obronie ojczyzny. I zwyciężyli. Po 97 latach od cudu nad Wisłą, obchodząc święto Wojska Polskiego, z dumą wspominamy tamten zbrojny czyn polskiego żołnierza. Z perspektywy minionego czasu wyraźnie widać, że o zwycięstwie zadecydowały dwa czynniki: siła oręża i siła ducha. Wówczas nie zabrakło szabel umiejętnie dowodzonych przez polską generalicję na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Znaczący udział w Bitwie Warszawskiej miała dobrze uzbrojona i wyszkolona błękitna armia generała Józefa Hallera, której stulecie utworzenia w tym roku obchodzimy. Wspominając zwycięską bitwę z 1920 roku, należy podkreślić, że źródłem sukcesu militarnego była także siła ducha, żołnierskiego ducha. Walczących żołnierzy wspierało na polu walki około 500 kapelanów na czele z legendarnym księdzem Ignacym Skorupką. Godny podkreślenia jest także duch narodu zjednoczonego na modlitwie,
tamtych trudnych dniach. Marszałek Józef Piłsudski, naczelny wódz zwycięskiej bitwy z 1920 roku, podkreślając znaczenie dobrze uzbrojonej, wyszkolonej i dowodzonej armii, jednocześnie przekonywał: powinniśmy być silni nie tylko materialnie, ale również moralnie. Tłumaczył, że podstawą armii jest dusza prostego żołnierza. Dopóki dusza ta jest silna, armia wytrzymuje dole i niedole. Gdy dusza się załamie, upadek armii jest nieuchronny. Generał Józef Haller, drugi z zasłużonych dowódców na polu walki w 1920 roku, twierdził podobnie. Chcąc stworzyć prawdziwą elitę w jakiejkolwiek armii, musi się tworzyć silne, zdrowe fundamenty o wartościach nieprzemijających, a więc duchowych i moralnych. Podkreślał też rolę kapelanów wojskowych. Od patriotyzmu kapelanów zależy w dużej mierze stan psychiczny wojska, gdyż tylko siła moralna, popierająca siłę fizyczną, decyduje o zwycięstwie. Gdy podczas przygotowań do Bitwy Warszawskiej marszałek Piłsudski powiedział Hallerowi: wierzę w naszą dobrą gwiazdę. Generał mu odpowiedział: a ja w pomoc Bożą. Był bowiem głęboko przekonany, że Bóg czuwa nad Polską i jej armią. Zanotował później w pamiętniku: powziąłem decyzję z pełną wiarą, że Bóg da zwycięstwo w bitwie o Warszawę, którą postanowiłem rozpocząć 14 sierpnia, w Wigilię Święta Wniebowzięcia. Zanim wyruszył do boju, przez całą noc modlił się w kościele Najświętszego Zbawiciela przed wizerunkiem Matki Bożej. Zwycięstwo przez Maryję zawierzył Bogu i nie zawiódł się. Bracia i siostry, w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą modlimy się za naszą ojczyznę i za Wojsko Polskie w dniu jego święta. Nie możemy jednak nie postawić kilku zasadniczych pytań. Czy mamy wystarczającą ilość szabel, czyli uzbrojenia odpowiadającego wymaganiom współczesnego pola walki? Jaki duch panuje w polskim narodzie i w naszej armii? Co należy uczynić, aby siła oręża i siła ducha były na tyle mocne, byśmy czuli się coraz bardziej bezpieczni? Marszałek Józef Piłsudski pouczał: z wojskiem naszym trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie. Jest to jeden z tych skarbów, który, jak uczą przykłady współczesne, łatwo jest utracić. W tym krótkim zdaniu zawarł niezwykle ważne przesłanie. Przypomniał, że wojsko jest skarbem całego narodu. Następnie wezwał, aby z wojskiem obchodzić się ostrożnie. Te dwa pouczenia są tak mocne i tak precyzyjne, że nie wymagają komentarza. Naszym podstawowym obowiązkiem jest myśleć i mówić prawdę. Jeśli nie zlekceważymy rad wielkich strategów i ojców zwycięskiej bitwy z 1920 roku, polska armia, a w konsekwencji nasza ojczyzna, będzie silną nie tylko w słownych deklaracjach, ale w codziennej pracy i służbie. Uczyńmy wszystko, aby słowa i czyny stanowiły jedno. Pokornie prośmy Boga o ducha zgody i współpracy we wszystkich wymiarach życia społecznego i narodowego. Błagajmy o męstwo i odwagę do walki z wszelkimi przejawami zła. W przeszłości wielokrotnie musieliśmy pisać dzieje naszej ojczyzny krwią. Teraz piszmy je w zgodzie, ofiarną służbą i uczciwą pracą.
Niech nam Bóg błogosławi. A Maryja Wniebowzięta, hetmanka żołnierza polskiego, niech wyprasza dla naszej ojczyzny pomyślność i bezpieczeństwo.